Ja to miasto kocham, a kocham nie tylko dlatego, że ono jest ciekawe, że ma taki ratusz florencki, że ma wspaniałą katedrę, a jeszcze wspanialszy kościół franciszkanów, ale dlatego, że mam tu przyjaciół, że ludzie są tutaj tacy życzliwi, że się do mnie uśmiechają, mówią mi dzień dobry, a wiecie, że uśmiech to jest najkrótsza droga do serca. I Gandhi powiedział, że uśmiechając się dajesz tak wiele, a nie tracisz nic. Proszę Państwa, cieszę się, że jest taka piękna pogoda, bo dzięki temu poznaję tą Waszą ukochaną i moją ukochaną Opolszczyznę właśnie w takich cudownych warunkach. Kiedyś był pieprz i wanilia, to co dalekie, egzotyczne i inne. Podobno w porywach oglądało nas 18 milionów widzów, czego do tej teraz nie mają wszystkie razem programy podróżnicze. Tak, ale dlaczego tak ludzie nas oglądali? No bo świat był zamknięty. Świat był zamknięty, a myśmy to okienko uchylali. I nie tylko dlatego, bo wiedzieliście, że my podróżujemy dla was, tak. Za własne pieniądze docieraliśmy, robiliśmy właśnie te filmy. A i kiedyś pytano, jak pytano Toniego, za co, skąd my mamy te pieniądze? To on mówił, pokazując zdjęcie, które zrobiliśmy w miasteczku filmowym Tucson w stanie Arizona w Stanach, i mówił, ja napadam na dyliżansa, moja żona jest burdel mamą.